Witam na kanale Azja z Pasją. Na tym kanale będę mówił o historii i kulturze krajów Dalekiego Wschodu. Zapraszam. XVI wiek w Japonii to był czas brutalnej wojny domowej. Władza szogunatu Ashikaga słabła. Liczne japońskie klany walczyły ze sobą o dominację. Przebiegły, ambitny, zwycięski. Bohaterem odcinka będzie Ieyasu Tokugawa, jeden z najwybitniejszych wodzów wojskowych w historii Japonii. Jego dokonania można porównać z dokonaniami Cezara i Napoleona. Ieyasu Tokugawa urodził się 31 stycznia 1543 roku w zamku Okazaki w prowincji Mikawa. Jego ojcem był Hirotada Matsudaira, który władał prowincją Mikawa. Ród Hirotady był wewnętrznie podzielony na dwie frakcje. Pierwsza frakcja opowiadała się za pozostaniem wasalem klanu Imagawa, a druga opowiadała się po stronie klanu Oda z prowincji Owari. Kiedy w 1548 roku klan Oda zdobył Mikawę, Hirotada wystąpił z prośbą o pomoc do Yoshiego Imagawy, który stał na czele klanu Imagawa. Lord Imagawa zgodził się udzielić wsparcia w zamian za młodego Ieyasu jako zakładnika. Hirotada zgodził się mimo sprzeciwu rodziny. Jednak w drodze do zamku Sunpu Ieyasu został uprowadzony przez żołnierzy Nobuhide Ody, który dowiedział się o porozumieniu między Hirotadą a Imagawą. Młody Ieyasu został porwany do zamku Kotowari w prowincji Owari. Oda Nobuhide wystosował ultimatum do Hirotady. Jeśli Hirotada nie zerwie więzów łączących go z Imagawą, to Oda Nobuhide zdecyduje się zgładzić młodego Ieyasu. Na odpowiedź Hirotady nie trzeba było długo czekać. Odpowiedział lordowi Nobuhide, że poświęcenie syna będzie idealnym dowodem na to, że przywiązuje on wielką wagę do sojuszu z Imagawą. Mimo tak zdecydowanego odrzucenia żądań Ody, młody Ieyasu nie został stracony. Jest rok 1549. Z przyczyn naturalnych umiera Hirotada Matsudaira. Wkrótce potem umiera lord Oda Nobuhide. Dla klanów Oda i Matsudaira, który pozostał bez przywództwa, był to straszliwy wstrząs. Jednak okazał się to być dobry czas dla klanu Imagawa, który wzmocnił swoją pozycję. Po śmierci Nobuhide na czele klanu Oda stanął Oda Nobuhiro. Zezwolono młodemu Ieyasu na powrót do Mikawy. Ze skazu Yoshimoto Imagawy, młody Ieyasu, który uzyskał już pełnoletność, brał udział w bitwach przeciwko klanowi Oda, m.in. pod Terabe, gdzie wykazał się rozwagą na polu bitwy. Po zwycięskiej kampanii klan Matsudaira domagał się od Imagawy większej autonomii. W 1560 roku lord Yoshimoto Imagawa zgromadził 20-tysięczną armię samurajów, m.in. z Mikawy, i wydał rozkaz wymarszu przeciw Kyoto, które w tym czasie było stolicą kraju. Był to pierwszy taki akt wrogości wobec władzy szogunatu Ashikaga od 1538 roku. Ieyasu razem ze swoimi wojskami miał oblegać fort Marune, który ostatecznie został zdobyty przez Ieyasu. Po zdobyciu twierdzy Ieyasu wydał rozkaz pozostania w forcie i jego obrony. Ieyasu dokonał bardzo dobrej decyzji. Po tego samego roku pod Okehazamą, niedaleko Nagoi, w bitwie poległ lord Yoshimoto Imagawa. Po tym wydarzeniu Ieyasu podjął decyzję, że najwyższy czas uwolnić się od wpływów Imagawy i rozkazał wymarsz powrotny do Mikawy. Następnie zawiązał sojusz z klanem Oda, na którego czele teraz stał Oda Nobunaga. Na jego temat poświęcę oddzielny odcinek. W 1561 roku Ieyasu zdobył zamek Kaminogo i dzięki pomocy Hattoriego Hanzo zgładził dowódcę obrony zamku, lojalnego wobec Imagawy. Miał to być dowód dla Nobunagi, że Ieyasu nie jest już lojalny wobec dawnego sojusznika. W 1564 roku Ieyasu zwalczył bunt w Mikawie. Tłumienie buntu omal nie przypłacił własnym życiem, ponieważ doznał rany postrzałowej. Rok później wyeliminował stronników klanu Imagawa w prowincji Totomi. Ieyasu zdaje sobie sprawę, że jego ród ma wielkie znaczenie dla życia politycznego Japonii, ale ciągle nie może funkcjonować niezależnie od klanu Oda. Ta niełatwa sytuacja stawiała go jako poddanego Nobunagi. Gdy Nobunaga najechał i zdobył Kyoto w 1568 roku, przyczyniając się w ten sposób do ostatecznego końca panowania szogunatu Ashikaga, Ieyasu porozumiał się z Takedą Shingenem ze wschodniej prowincji Kai. Na temat Takedy Shingena również zamierzam poświęcić osobny odcinek.
Porozumienie z Takedą polegało na dzieleniu się podbitymi posiadłościami klanu Imagawa. W późniejszym okresie na porozumieniu Ieyasu z Takedą zaczęły pojawiać się rysy. Ku wściekłości Shingena Ieyasu Tokugawa sprzymierzył się z największym wrogiem Takedy, Uesugi Kenshinem. Ta postać również doczeka się własnego odcinka, więc proszę śledzić poczynania kanału. Lata 70. XVI wieku to dla Ieyasu ciężki czas. Najpierw utracił na rzecz Takedy Shingena zamek Futamata, to jeszcze musiał wycofać wojska z okolicznej Mikatagahary, gdzie w 1575 roku Takeda Shingen osobiście poprowadził do walki 35 tysięcy swoich samurajów i kawalerii konnej. W 1573 roku od niewyleczonej rany w wieku 53 lat umiera Takeda Shingen. W życiu rodzinnym Tokugawy też nie działo się dobrze. W 1579 roku żona Ieyasu i jego najstarszy syn Nobuyasu zostali oskarżeni o spiskowanie z synem Shingena Katsuyori Takedą i planowanie zgładzenia Ody Nobunagi. Na sensie tych oskarżeń żona Ieyasu została ścięta, a Nobuyasu musiał popełnić seppuku, rytualne samurajskie samobójstwo. Po tych dramatycznych dla Ieyasu wydarzeniach zdecydował się on mianować swojego trzeciego syna Hidetadę swoim następcą. W 1582 roku Ieyasu Tokugawa razem z Odą Nobunagą najechali ziemię rodu Takeda. Od czasu klęski wojsk klanu Takeda pod Nagashino w 1575 roku zdobycie ich ziem było już tylko formalnością. W czerwcu 1582 roku, kiedy Nobunaga zaangażował się w wojnę przeciwko klanowi Mori, którego ziemie znajdowały się w zachodniej części wyspy Honshu, został zdradzony i zamordowany przez Mitsuhide Akechiego 21 czerwca 1582 roku. Po zabójstwie Nobunagi człowiekiem, który stanął na czele zjednoczonych przez niego prowincji, był Toyotomi Hideyoshi, jeden z najzdolniejszych dowódców, który ostatecznie pomścił zdradziecki czyn klanu Akechi. Po dojściu do władzy Hideyoshiego Ieyasu Tokugawa pozostał neutralny, aż do roku 1598, kiedy został wezwany do zamku Fushimi w Kyoto. Toyotomi Hideyoshi umierał. Wojowniczy władca prosił Ieyasu i pozostałych ministrów, którzy wchodzili w skład Rady Regencyjnej, by po jego śmierci nie walczyli między sobą, lecz zjednoczyli kraj do momentu uzyskania przez jego syna Toyotomi Hideyoriego dojrzałości. Jednak w głowie Ieyasu pojawiła się myśl, by samemu zdobyć władzę i pozbyć się członków rady. Najbardziej wrogi wobec Ieyasu był Mitsunari Ishida, przywódca stronnictwa biurokratycznego, który był lojalnym ministrem Toyotomi Hideyoshiego. Ishida cechował się surowością w zaprowadzaniu administracji na prowincjach. Miał wpływowych przyjaciół, ale też umiał zniechęcić do siebie wielu daimyo. Od czasu śmierci Hideyoshiego dostrzegał w Ieyasu zagrożenie. Wiedział doskonale, że Ieyasu jest człowiekiem ambitnym i był zdolnym dowódcą, który na niejednej wojnie był. Ishida nie miał takiego doświadczenia, więc skupił wokół siebie dowódców, którzy chcieli wypełnić ostatnią wolę Hideyoshiego. Jednym z takich dowódców był Terumoto Mori. Konflikt narastał coraz bardziej. Mitsunari Ishida nawiązał sojusz z daimyo z zachodniej części kraju, m.in. z Hideakiem Kobayakawą i Morichiką Chosokawę i innymi lordami. Ieyasu Tokugawa również skupił wokół siebie znakomitych dowódców wojskowych ze wschodniej części Japonii, m.in. Masamune Date Sendai, Kurodę Nakamasę. Obie koalicje, zachodnia pod wodzą Mitsunariego Ishidy, z liczbą 80 tysięcy żołnierzy przeciwko armii wschodniej pod wodzą Ieyasu Tokugawy z siłami 130 tysiącami samurajów. Spotkały się 15 września 1600 roku pod Sekigaharą. Bitwa była poprzedzona ulewnym deszczem. Tokugawa liczył na swojego syna Hidetadę, który miał się zjawić ze swoimi wojskami. Wojska nie nadchodziły. Wydawało się, że armia zachodnia zwycięży. Lecz Ieyasu dostrzegł, że oddział młodego Hideakiego nie atakują. Wtedy Ieyasu wydał rozkaz swoim łucznikom, by ostrzeliwać pozycję wojsk Kobayakawy. Wtedy wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Hideaki przystąpił do bitwy, wydając rozkaz zaatakowania wojsk Ishidy, przechylając szale zwycięstwa na stronę Tokugawy i koalicji wschodniej. Bitwa dobiegła końca. Mitsunari Ishida zbiegł z pola bitwy jako jeden z pierwszych. Kilka dni później zostaje pojmany i stracony.
Gdy bitwa się skończyła, na pole bitwy przyjechał Hidetada ze swoim orszakiem. Okazało się, że nie mógł wziąć udziału i wesprzeć ojca w bitwie, ponieważ oblegał zamek jednego z generałów Ishidy. Sekigahara była bitwą, która miała daleko idące konsekwencje. Umocniła Ieyasu Tokugawę do tego stopnia, że w 1603 roku został siogunem. W latach 1614-1615 z Hidetadą i swoimi generałami oblegał zamek w Osace. Zdobycie go i śmierć Hideyoriego Toyotomiego ostatecznie przyczyniło się do upadku rodu Toyotomi. Ieyasu jako siogun kupował broń od Portugalczyków, a następnie doprowadził do izolacji kraju. Ostatecznie Ieyasu Tokugawa umarł w 1616 roku w wieku 73 lat, a jego ród rządził Japonią przez następne 250 lat. Zbudowany przez niego siogunat ostatecznie upadł w 1868 roku, targany wewnętrzną korupcją. Za sprawą tzw. restauracji Meiji Japonia otworzyła się na świat. Postać Ieyasu Tokugawy często była bohaterem książek i gier komputerowych. Dziękuję za uwagę i proszę o zostawienie komentarza pod filmem, a kolejne odcinki Azji z Pasją już niedługo. Pozdrawiam, Janusi.